Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Damian Szymański. Ze mną już jest, szanowne Państwo, gości, nie i pan jeden gość. Tomasz Owczarek, Mastercard. Dzień dobry. Witam. Agata Strzelecka, Velobank. Dzień dobry, Pani Magdaleno. Pani Agato. Magdalena Zmitrowicz, PKS-a. Magdaleno. I Agnieszka Kłos-Sidiki, Provident Polska. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry. Drodzy Państwo, króciutko rozpoznanie problemu. Mamy czasy turbulentne, jak to się ładnie mówi, czyli wysoką inflację, wysokie stopy procentowe, różne zawirowania geopolityczne. Jak Państwa organizacje widzą te problemy? Jakie są wyzwania w środku, w samej organizacji i co Państwo robicie, żeby je rozpoznać, a później, no mam nadzieję, sobie z nimi jakoś poradzić? Panie Tomaszu, proszę. Tak, ja bym chciał zacząć cytatem, który chyba się przypisuje Leninowi, że są dekady, w których nie dzieje się nic i tygodnie, w których dzieją się dekady i pewnie w takich właśnie czasach w tej chwili żyjemy. Oprócz tych zjawisk, które już wymieniłeś, może za McKinseyem zacytuję, oni to fajnie ustrukturyzowali, mamy takich 5 szoków, tak, makroekonomiczne, łańcuchów wartości, żywności i energii na rynku talentów i wyceny aktywów. Także to jest na pewno turbulentny czas. Z drugiej strony mamy w Europie, Polsce, chyba też w Stanach rekordowo niskie bezrobocie wciąż, z wysoką presją płacową. W Stanach banki upadają, w Polsce rekordują, notują historycznie wysokie wyniki. Więc to chyba jeszcze nie jest kryzys, nie wiadomo, czy on w ogóle nastąpi, natomiast na pewno jest duża nieprzewidywalność, duża dynamika i zmienność. Ja nie mam cytatów jak Tomek, ale zacznę od tego, że rzeczywiście te turbulentne czasy, mam nadzieję, że są już za nami, bo to jest prawie 3 lata, najpierw pandemia, potem wojna. To wszystko się niestety przełożyło na szereg negatywnych wskaźników. Mamy do czynienia, tak jak już powiedział Tomek, z inflacją wysoką, która pewnie chwilę z nami zostanie, ale bardzo wysoki wzrost cen surowców, wysoki wzrost cen gazu, ropy, ropa 47%, gaz 4-krotnie. To się wszystko przekłada dla nas, szczególnie dla sektora bankowego, co jest dla nas ważne, na zdolność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na spłatę zobowiązań. No, dla banków to może być podstawowy problem oczywiście. Ale tak jak sobie przypomnę te turbulentne czasy, które, jak powiedziałam, mam nadzieję są za nami, to dla banków dość dużym problemem na początku była trochę zmiana zachowań klientów. To oczywiście wynikało ze strachu i z zagrożenia i borykaliśmy się, czy to na przykład z dużą wypłatą środków z bankomatów. Czasem tych środków brakowało, ale myślę, że banki w tych sytuacjach bardzo dobrze sobie poradziły. Mieliśmy okazję przetrenować i awaryjne procedury, i wzmożony monitoring zachowania klientów. Wydaje mi się, że nasz sektor zachował się w tej sytuacji koncertowo. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientom, zadbaliśmy o te Pani potrzeby. Pani Agato, czyli chce Pani powiedzieć, że to nie podmyło jakoś zaufania do sektora bankowego? Nie, absolutnie. Myślę, że klienci nadal mają bardzo wysokie zaufanie do banków. Pani Magdaleno? Nie no, zaufanie do sektora. Kto wprowadzał wszystkie tarcze? My, nasi pracownicy też, którzy siedzą na tej sali, pracowali całymi dniami i nocami po to, żeby udostępnić naszym klientom tarcze finansowe, bo wszystko było zrobione przez banki, więc umówmy się. Ja uważam, że zawsze z każdego kryzysu można wyciągnąć pozytywy, nauczyć się nie popełniać błędu. Natomiast to, co jest mega kluczowe i ważne, to też to, że klienci... My mamy trochę jako bankowcy taką perspektywę banku, instytucji, ale też perspektywę branż najróżniejszych. No i wiemy mniej więcej, jesteśmy też takim barometrem, prawda, tego co się dzieje. I można, oczywiście bezdyskusyjnym jest to, że jest kryzys, prawda? No to pani już powiedziała, ceny gazu, energii, wszystko rośnie. Natomiast faktem jest też to, że firmy dalej inwestują. Faktem jest też to, że mimo wszystko popyt cały czas jest na produkty różnego typu. Ja mówię o kredytach, mówię o zainteresowaniu. Natomiast zmieniła się struktura tego finansowania. Tak? Ja już nie mówię o dużych finansowaniach, gdzie banki też dzielą się w postaci konsorcjów, bo mitygujemy ryzyko, więc też potrafimy strukturyzować trochę inaczej te kredyty. Nie bierzemy wszystkiego też na siebie, jakby na instytucje, ale dzielimy się, co jest też dobre.
Ale z drugiej strony firmy swoim długiem, obracając tym długiem, no, korzystają z tego trochę smartniej. O tak, wiemy co się działo na koniec roku, było bardzo dużo spłat, wysokie stopy procentowe. To powoduje to, że ten pieniądz krąży, on jest obracany częściej niż był w przeszłości. Więc myślę, że jest dużo pozytywów, można z tego wyciągnąć. A to, co jest jakby dla mnie najważniejsze, to to, żebyśmy wyciągali wnioski i widzieli, jak możemy zareagować. Pewne rzeczy są jakby nieuniknione i nieprzewidywalne, natomiast no, my dużo się uczymy, no, to nie jest nasz pierwszy kryzys. Oczywiście nie mieliśmy, no nie wiem, 10 lat temu kryzys 7, 8, 7, 8 rok, no to nie było wojny u najbliższego sąsiada. Chociaż nie, 16-17 była już aneksja Krymu, była, to tak, już była. Zresztą ja akurat byłam w delegacji służbowej za granicą, więc bardzo blisko. Natomiast słuchajcie, no, czasy są różne, ale trzeba sobie radzić i trzeba jakby umieć tym zamanagować. I ja wam powiem tak, z perspektywy, te firmy, które jak my obserwujemy i są mocno zdigitalizowane, to znaczy zautomatyzowane bym powiedziała, bo tutaj mamy jako kraj wiele do nadrobienia, tam gdzie stoją automaty i roboty, to polskie firmy pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tam gdzie jest człowiek, powiedziałeś Tomku, nie? O talentach, o tym, jakiegokolwiek klienta się nie zapyta, wszyscy mówią tak naprawdę problem z ludźmi. Bezrobocia nie ma, 2,3 bezrobocie. No po prostu problem jest czyli z ludźmi. Deficyt, tak? Dobrych pracowników, tak, to jest to, z czym się tak. Polska gospodarka boryka od paru dobrych lat. Więc co my powinniśmy robić? No też dużo wyszło pozytywnego też po COVID-zie, bo małe i średnie firmy zdały sobie sprawę, że muszą trochę wyjść ze swojego otoczenia wewnętrznego, też z polskiego rynku, który jest, jak porównamy się do sąsiadów, jest dość duży. Więc mieliśmy space, gdzie sprzedawać produkty. Dzisiaj jest trochę, ten świat się zmienił, popyt też jest mniejszy, natomiast no, wyszły za granicę, próbują swoich możliwości. Jak próbują, no to będą potrzebowały finansowania, bo nasze mikro i małe głównie się finansuje samo. 80% to własne finansowanie, więc ja zawsze szukam pozytywów, wyciągam wnioski z błędów. Po to, pomimo żeby ich tematu naszej dyskusji, rozumiem, pozytywny aspekt tutaj pani dostrzega. Pani Agnieszko, to w takim razie pociągnijmy ten wątek, czy pani widzi, że te disrupting times, jak tutaj o czym mówimy, to one jednak są troszkę na wyrost. Czy jednak nie? Ja myślę, że ta perspektywa zależy od tego, jaką branżę reprezentujemy. Ale tak nawiązując do tego zdania, że kryzys może być pozytywny, to chciałabym taką anegdotkę powiedzieć, że znam takiego dyrektora do spraw strategii, który jako podstawę swojej strategii napisał czekać na kryzys. Co w momencie, kiedy on to wygłosił, wydawało się nieco taką teorią nie do końca merytoryczną, gdzie byśmy oczekiwali. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co się działo w czasie kryzysu, który nadal trwa i akurat w mojej branży ten kryzys trwa już 6 lat, 6 lat permanentnie żyjemy w kryzysie, to ja muszę powiedzieć, że są, oczywiście jest szereg negatywnych skutków, takich jak na przykład niepewność, pracownicy nie wiedzą, czy firma przetrwa, czy branża przetrwa, jak w ogóle Polska będzie funkcjonować, szczególnie w perspektywie właśnie tego kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. Więc oczywiście są te negatywne aspekty i na nie trzeba mocno postawić i odpowiedzialny lider na pewno na to będzie zwracał uwagę. Ale są też takie elementy, które ja postrzegam jako elementy pozytywne. Dlatego, że kryzys wyzwala innowacyjność. Pracownicy, którzy są mocno zaangażowani w firmę, dbają o nią, a już powiedzieliśmy, że odpowiedzialny lider właśnie o to najpierw zadba, to ci pracownicy są później bardzo kreatywni i zmotywowani, żeby dostarczyć tak dobre rozwiązania, które spowodują, że firma przetrwa przez czasy kryzysowe i na tym wręcz można zbudować. Patrząc nawet z perspektywy Providenta, 6 lat temu sprzedawaliśmy pożyczki, jeden produkt. Teraz tych produktów mamy około 25, bo sprzedajemy oczywiście nadal pożyczki, wiadomo, Provident przede wszystkim sprzedaje pożyczki, ale również wspólnie z Mastercardem wyemitowaliśmy kartę kredytową, także sprzedajemy również karty kredytowe i szereg innych usług dodatkowych bądź produktów dodatkowych, które oczywiście pojawiły się ze względu na to, że jest takie zapotrzebowanie, nasi klienci tego potrzebują, ale kto to dostarczył? Nasi pracownicy, ponieważ chcieli właśnie zadbać o dobro firmy i o obronę biznesu, w którym pracują. Ochronę miejsc pracy. Tak dokładnie naprawdę. Tak.
No ludzie, wszyscy dookoła, mieliśmy jakby taki trochę niepokój, ludzie też różnie reagują, jedni się chowają, a inni wychodzą naprzód, tak? Zazwyczaj to jest cecha sprzedawców, sprzedaży, która chce być blisko klienta, ale no, tym trzeba właśnie zamanagować. Szkoda byłoby nie wykorzystać tak dobrego kryzysu, jak mówi chińskie przysłowie, więc zatrzymajmy się na tym w takim razie, drodzy Państwo, bo porozmawiamy o tych wnioskach. Co Państwo widzą, jakie wnioski wyciągają z tego, co się teraz obecnie dzieje? Takie praktyczne tipy z Państwa organizacji. Panie Tomaszu, proszę. Tak, może tylko na moment nawiązując do tego, co powiedziała Magda o tej pozytywnej roli banków, które w tej chwili, w tych czasach turbulentnych, jaką widzimy, to jest w ogóle ciekawe, jak był kryzys w roku 2008 roku, to on był wywołany przez banki, można powiedzieć, nie? A teraz jak ta rola się zmieniła, generalnie w tych turbulentnych czasach, to banki są tą stroną, która potrafi wyciągnąć tą pozytywną dłoń i mimo tego, że niektóre upadają na przykład w Stanach, to ogólnie jest pozytywna rola. Więc może ta strategia oczekiwania, czekania na kryzys, bo w sumie nie można się na niego przygotować, bo każdy jest inny, nie jest taka paradoksalnie. Pytanie, czy ta strategia zakładała też inne punkty, czy tylko ten jeden? Na pewno powinna inne. W naszym przypadku na pewno takim silnym punktem to jest jakby innowacja. Tak? I oprócz tego, że mamy swoje laboratoria, gdzie tam próbujemy wymyśleć jakieś nowe pomysły, to sporo się przyglądamy startupom, fintechom. Mamy taki program akceleracyjny, przez który się przywinęło już 250 firm przez 8 lat. Kupujemy bardzo dużo na rynku, tak, poprzez takie bardzo rozbudowane działania M&A-owe. A teraz dodatkowo przechodzimy taką też zmianę istotną kultury organizacyjnej, tak, w oparciu trochę zmieniamy swoje wartości, trochę sposób działania, jak poszczególne jednostki w firmie mają funkcjonować, żeby działać szybciej i bardziej tak nastawione na poszukiwanie nowych rozwiązań. Pani Agato, jak sobie radzi Velobank w takim razie z tymi wyzwaniami, o których już rozmawiamy tutaj? Velo idzie trochę w innym kierunku, bo zastanawialiśmy się długo i też na wielu konferencjach ja słyszałam to pytanie, czy banki nadal powinny zostać w tej swojej strefie komfortu i oferować jedynie usługi finansowe i być dla klienta nadal tylko bankiem, czy też właśnie powinny wyjść z tej swojej strefy komfortu i oferować inne produkty. I my uważamy, że jednak powinniśmy wyjść z tej strefy komfortu. Potwierdzają to badania, bo ostatnio widziałam wyniki badań Kantara. 2/3 klientów w Polsce nadal poszukuje jednak produktów innych niż bankowe, ale właśnie proponowane przez banki. Więc myślę, że to jest taki naturalny kierunek rozwoju. I to, co ci klienci wskazywali jako taką potrzebę, którą mogliby zrealizować właśnie w banku, no to są głównie e-commerce, nawet usługi telemedyczne, no co jest taką intymną sprawą, a jednak chcą to realizować poprzez banki, czy nawet jakieś kursy online. Ja uważam, że takim naturalnym kierunkiem jest ten e-commerce, ponieważ banki są bardzo technologicznie zaangażowane, w związku z czym potrafią robić platformy, potrafią naprawdę robić bardzo dobre rzeczy. Dlatego my zdecydowaliśmy się pójść właśnie w tym kierunku i jako pierwsi w obszarze bankowości w najbliższych dniach taką platformę Państwu oddamy do użytku. Dzisiaj już serdecznie zapraszamy. Na LinkedInie jest świetny film, który pokazuje, co będziemy tam oferować, jak ta platforma będzie działać. Generalnie ta platforma mówi o stylu życia. Chcemy zachęcać klientów do tego ekologicznego stylu życia. Skupiamy się tam w pierwszej kolejności na zielonej transformacji. Oferujemy te produkty, które wspierają tą zieloną transformację. Mam tu na myśli pompy ciepła, fotowoltaikę. Oczywiście to nie jest tak, że klient tam wejdzie i kupi sobie panele. My oferujemy tam bardzo profesjonalne doradztwo. Prowadzimy no teraz klienta... na pompy ciepła jest niemały boom, także. Dokładnie tak, więc myślę, że wstrzeliliśmy się czasowo w bardzo dobry okres. Ale też ta usługa jest bardzo dobra jakościowo, bo mamy tam doradców, którzy przeprowadzą klienta od samego początku, od powstania potrzeby, poprzez policzenie, ile on tego potrzebuje, jakiej mocy potrzebuje i czy to się mu opłaca. A i klienci, którzy nie potrzebują aż tak ciężkiego sprzętu, znajdą coś dla siebie, bo oferujemy tam i zdrowy styl życia, i zdrową żywność. Więc zapraszam, sprawdźcie Państwo, naprawdę super produkt. No właśnie, dlaczego klienci tak chcą? 3/4 to jest Kantar, badania Kantara, ja też widziałam te badania i rzeczywiście tak jest. Dlaczego chcą? Bo mają zaufanie do instytucji, zaufania publicznego. Tak, tym jesteśmy i zawsze to jest nasza rola w dostarczaniu finansowania, ale oprócz tego w etycznym postępowaniu i w tym, że klient zawsze może liczyć i akurat na banku
się nie powinien zawieść, więc to z tego wynika, ale wszyscy idziemy. Oczywiście jeśli chodzi o przychody z tego typu działalności, czyli tych value added services, one są na razie takie na poziomie jeszcze niskim, bym powiedziała, ale to jest przyszłość, tak? To jest dywersyfikacja bilansu, dochodów i myślę, że no, chyba wszyscy tak, ale ja myślę, że ważne, w tym samym kierunku. Ważne, prawda? To, co powiedziała Magda, że idąc w te inne produkty, trzeba pamiętać, żeby tego zaufania nie zawieść, bo to jest z punktu widzenia banku jest ważne. To może być najtrudniejsze, bo tutaj tak też do końca nie odpowiadamy za wszystko, prawda? Dostarczając, wpuszczając też oferty innych. Ale trzeba to selekcjonować bardzo dobrze. Tak. Rozumiem. Czyli jednak zaufanie. Tak, by można było to podsumować. Pani Agnieszko, to w takim razie Provident. Bo jak to, mamy jeszcze dosłownie kilka minutek, więc no nie mogę panią nie zapytać, bo wiadomo, co się dzieje też na poziomie legislacyjnym, na poziomie też zaufania do branży. Mam tutaj na myśli te całe historie z chwilówkami. Jak państwo, jak Provident to widzi w takim razie? Jak państwo rozwiązują te problemy? To właśnie to jest ten element kryzysu, o którym ja wspomniałam, bo oczywiście wiadomo, pandemia na nas dotknęła bardzo mocno, bo jesteśmy firmą, która opiera się na kontakcie międzyludzkim, na wizytowaniu fizycznie klientów w domach, więc oczywiście był to bardzo ważny aspekt. Wojna, tak samo osoby, które szczególnie żyją blisko granicy, no wiadomo, one cały czas tak naprawdę te osoby żyją w napięciu, ale kwestia dotycząca regulacji, to był ten temat, który wywołał u nas w firmie kryzys no jakieś 6 lat temu, prawie 7 lat temu. I to nawet nie sama regulacja, która się pojawiła w 2016 roku w marcu, która spowodowała znaczące ograniczenie przychodów, tylko te zmiany, które się ciągle pojawiały, bez przerwy były takie komunikaty, będzie taka regulacja, teraz będzie taka, teraz to zrobimy. I to napięcie spowodowało, oczywiście my jako osoby, które są notowane na giełdzie, znaczy firma, która jest notowana na giełdzie, natychmiast widzimy tego skutek. Pokażę takiej wypowiedzi któregoś z ministrów, który mówi o kolejnej regulacji branży, która jest mocno uregulowana, kurs akcji spada o 50%. Był taki piękny dzień, właśnie kiedy obserwowaliśmy 50% spadku akcji. I możemy później komunikować, co chcemy, robić, co chcemy. Ten inwestor już nigdy nie zaufa. I tak wygląda teraz właśnie sytuacja. To jest dla nas największy problem. Więc to jest jakby ta perspektywa inwestora. Natomiast perspektywa pracownika to jest taka, od 6 lat cały czas jest kryzys, cały czas się musimy dostosowywać. I tutaj wracamy do tego początkowego pytania, roli lidera w tym, czyli pokazywanie, że jest, damy radę, że są rozwiązania i komunikacja, bez przerwy komunikacja. Jak się pojawiło właśnie to zagrożenie z taką istotną regulacją, które spowodowało tą utratę kursu akcji o 50%, to ja wtedy osobiście komunikowałam co drugi dzień do pracowników na wideo, mówiłam, co będziemy robić, jak się będziemy przygotowywać, po to właśnie, żeby ludzi nie zdemotywować, żeby cały czas być zaangażowani w firmę. Czyli jednak kończymy pozytywnie i to jest bardzo dobra puenta. Bardzo państwu dziękuję za dyskusję. Agnieszka Kłos-Siddiki, Provident Polska. Bardzo dziękuję. Magdalena Zmitrowicz, proszę, brawa, tak, naturalnie. Magdalena Zmitrowicz, PKO S.A., Agata Strzelecka, Velobank i Tomasz Owczarek, Mastercard. Kłaniam się państwu nisko. Wszystkiego dobrego.